Cześć, zapraszam Was na recenzję gimbala od Fairtecha, tym razem będzie to AK2000S, czyli taki Ronin SC, ale od Fairtecha. Zobaczymy go dokładnie w połączeniu z Sony A7 III, no więc zaczynamy. Jeżeli chodzi o samego gimbala, jest on rzeczywiście bardzo mały, jeżeli chodzi o jego całą konstrukcję, ale zacznijmy od takich właśnie małych detali, które finalnie znamy z wyższych modeli. Między innymi są to przełączniki zabezpieczające gimbala przed jego ruchem, więc gdy je zwolnimy, to jest jeden, o, to nam ta oś już jest zwolniona, tu jest kolejna i tutaj jeszcze jedna, dzięki czemu, gdy właśnie go transportujemy, to nie musimy zmieniać jego ustawień do tak zwanych naturalnych, tylko po prostu blokujemy wszystko elegancko, raz, dwa, trzy i jest zablokowany na przykład właśnie w takiej postaci. Jeżeli zaś chodzi o połączenie naszego aparatu z gimbalem, jest to oczywiście płytka, nie PL501, ale wytwór Fairtecha, który składa się z dwóch płytek. Mniejszej, Arca Swiss, którą możemy bez problemu w każdym momencie de facto z naszego gimbala zdjąć i poprzez właśnie to pokrętło elegancko tutaj przykręcić, żeby wszystko się zgadzało. A zaś kolejną płytką jest ta większa, która finalnie wchodzi do gimbala. Dzięki czemu możemy bardzo szybko nasz aparat zdjąć z gimbala, zrobić kilka ujęć z ręki, a potem szybko znowu wejść na gimbala. Jeżeli zaś chodzi o samego gimbala, wiadomo, że musimy go na początku wyważyć. Mamy tutaj jedną oś, tutaj jest druga i tutaj oczywiście trzecia. Gdy wyważymy je idealnie, baterie wystarczą spokojnie na 12 godzin funkcjonowania. Gimbala łączymy oczywiście tym przyciskiem, a obok tego przycisku widzimy, że mamy port USB typu C do ładowania gimbala. On nie ma żadnych baterii, ma wbudowany akumulator, który właśnie zasilamy poprzez ten port. Jeżeli zaś chodzi o sterowanie tym gimbalem, mam tutaj oczywiście pokrętło, które może służyć albo do jego zmiany, jeżeli chodzi o panoramowanie i tilt, ale gdy podłączymy akcesorium dostępne w Advanced Kicie, czyli na przykład Follow Focus, to właśnie to pokrętło będzie za niego odpowiedzialne. Tu mamy z przodu oczywiście joystick, gdzie przesuwamy gimbala w lewo i prawo oraz górę i dół. Na ekranie do wyborów mamy oczywiście cztery standardowe tryby, czyli tryb zablokowany, tryb samego panoramowania, śledzenie osi pan i tilt oraz śledzenie wszystkich osi, więc to jest all follow mode. Gdy podłączymy nasz aparat na przykład poprzez Bluetooth, to możemy zmienić jego ustawienia. Na przykład, gdy przesuniemy w prawo, możemy zmienić ISO, ekspozycję i balans bieli, a także na przykład rozpoczęcie nagrywania tym przyciskiem. Gdy przesuniemy nasze menu w lewą stronę, możemy zobaczyć, jakie tutaj mamy opcje. Inception mode, czyli wtedy nasz gimbal, jakby to będzie, staje na sztorc i możemy wtedy ustawić, ile ma zrobić obrotów w jak długim czasie. Tryb motion timelapse, selfie, natomiast na kolejnym ekranie mamy już ustawienia samego gimbala. Payload settings, czyli moc silników zależna od wagi naszego urządzenia. Shooting mode, gdzie ustawiamy dokładnie, jak nasz gimbal ma funkcjonować. Czy ma być bardzo szybki, bardzo wolny, czy na przykład tryb custom, gdzie sami dokładnie ustawiamy, czy ma on właśnie działać szybko, czy wolno. Knob settings, czyli ustawienie dokładnie właśnie tego naszego pokrętła, jak bardzo ma być ono responsywne, za co ma dokładnie odpowiadać, a także ustawienia, czyli kalibracja i język. Jeżeli chodzi o tryby, jakie mamy w tym gimbalu, to tak jak Wam mówiłem, tryb zablokowany, czyli co bym teraz nie robił, gimbal zostaje cały czas w jednym miejscu. Tryb panoramowania, wtedy śledzi on ruchy lewo i prawo, ale góra i dół zostaje w tej samej pozycji. Pan i tilt, czyli śledzi górę i dół, lewo i prawo oraz all follow mode, wtedy on śledzi każdy nasz ruch. Dodatkowo w zestawie mamy też uchwyt, który pozwala nam trzymać gimbala właśnie w takiej pozycji, dzięki czemu gdy będziemy szli do przodu bądź do tyłu, to czwarta oś, którą de facto są właśnie nasze kolana, ta oś powinna być znacznie bardziej rekompensowana poprzez właśnie ten uchwyt, bo de facto gdyby go nie było, to ten ruch jest znacznie bardziej widoczny. Teraz by dokładnie pokazać Wam, jak działa ten gimbal w po prostu normalnych, życiowych sytuacjach. Bierzemy go na dwór.
podsumowując, Fairtech AK2000S to ciekawy sprzęt dla osób średnio zaawansowanych. Ma swoje wady, nie jest idealny, mimo tego, że Fairtech przeszedł ogromną przemianę na przestrzeni lat. Naprawdę to, jak działa teraz ten gimbal, jak działały te pierwsze, nawet model A2000, to jest niebo a ziemia. W zestawie otrzymujemy follow focus, kable, micro USB, USB-C, więc de facto jak już obudujemy nasz aparat w follow focusa, w zasilanie, to de facto jego działanie jest bardzo, ale to bardzo komfortowe na każdym planie. Czy byłby to jakiś event, wesele, czy na przykład nagrywanie samochodów w ruchu. Akumulator wytrzymuje 12 godzin ciągłego, ale to ciągłego używania. No więc wydaje mi się, że nie dacie rady finalnie wymęczyć tej baterii podczas dnia zdjęciowego. Aktualną cenę oczywiście macie w opisie tego materiału. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie AK2000S, piszcie koniecznie w komentarzach poniżej, a my widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, czołem!